in swoje świadectwo o tym, jak spotkałam Jezusa. Before I would say my testimony, how I met Jesus. To chciałabym w ogóle powiedzieć, jakich okolicznościach ja się tutaj w ogóle znalazłam. First, I would like to say in which circumstances I found myself here in this place. Są tutaj ze mną moi przyjaciele, którzy prowadzą kościół. These are my friends, which are leading the church. Jesteśmy w jednym zespole apostolskim. We are in one apostolic team, group, I któregoś pięknego dnia, kiedy kościół w Mordrecht robił ewangelizację w Rotterdamie. And on one beautiful day when the church from Mordrecht did evangelization in Rotterdam. Na ulicy spotkali pastora Pereira. On the street they had meeting with Pastor Pereira in Mordrecht. I zgadzając później, wasz pastor przyjechał na usługę do kościoła w Mordrecht, który usługiwałam wtedy ja. And to make the story short, later your pastor, John, came to church in Mordrecht. Tak, i prawda, when I was also and I preached in that time. I zaproponowałam waszemu pastorowi, że chciałabym przyjechać do was i opowiedzieć wam o tym, jak chodzę z Bogiem. And I gave an offer to John that I would like to come to your church and give a testimony how I live and walk with God. Więc mam dzisiaj 42 lata, jestem mamą dwójki dzieci, Sary i Wiktora. Today I am 42 years old. I am the mother of the children. Sara and Mika. I szczęśliwą żoną i wraz z mężem prowadzimy kościół w Warszawie. A happy wife and together with my husband we lead the church in Warsaw in Poland. Okay. I teraz wam powiem, jak spotkałam Jezusa. Now I tell you how I met Jesus. W wieku 16 lat postanowiłam opuścić mój rodzinny dom. Właśnie wtedy poznałam mojego obecnego męża. When I was 16 year old, I decided to leave my house and then I met my husband. Byłam bardzo poranioną osobą. I was a person full of pain for this time. Nie doświadczyłam miłości ojca. I didn't experience the love of the father. I spotykam mojego obecnego męża, który jest wtedy starszy o 5 lat i prezentuje mi w tamtym czasie coś, czego ja bardzo pragnę. Prezentuje mi coś, co odpowiada do mojej dziury. And imagine in that time I met my he was boyfriend for this time. And he's presenting, showing to me something what I really wanted to have. Absolutnie w tym wieku nie szukałam kochanka. Totally. In that time I wasn't looking for a lover. Po prostu na tamten czas to, co prezentował Artur, wydawało mi się, że jest w stanie zabezpieczyć moje życie, ponieważ bardzo się bałam. In that time I just saw and I had hope that he can make me safe. For that time, because of that, what he was presenting to me. Wiedziałam już wtedy, że jest to człowiek, który siedział w więzieniu za morderstwo. For that time, I knew already that this man was already in prison because he killed other men. Nie przerażało mnie to w ogóle, ponieważ pustka i brak poczucia bezpieczeństwa była tak wielka, że potrzebowałam kogoś, kto będzie realnie mógł zaopiekować się mną. I wasn't afraid that about all the things he did, because that emptiness which I had inside of me was so strong that I just wanted to have somebody who take care of me. Eu não tinha nada, eu só queria alguém tipo,
cuidasse de mim. Eu não tinha medo dele, porque eu tinha uma vazia dentro de mim. Na tamten czas świadomie wiąże się z Arturem, razem zamieszkujemy i rozpoczyna się moje piekło. And for that time I was realized what kind of man is that, but I decided to be with him together, we start to live together, and that's the beginning of hell in my life. Eu decidi ficar com meu namorado e eu fiquei consciente que eu queria entrar no inferno com ele. To, że zabił człowieka, to, że siedział w więzieniu i tak dalej, to jest początek mojego oglądania całej gangsterskiej przygody. That he killed a man, of, or that he was in prison, is just the beginning of the whole criminal life of Arthur for this time. O fato que ele tinha assassinado alguém e foi preso foi o começo. Jestem świadkiem tego, że Arthur jest zaangażowany w produkcję narkotyków, w handel narkotyków. W naszym domu są monstrowane bomby na stole, a ja nie mam nic do powiedzenia i absolutnie nie panuję nad tą sytuacją. After that I got to realize that Arthur is producing drugs, selling drugs, they were making bombs inside of our house, and for this time I have no influence to do anything with this. W wieku 19,5 roku rodzi się nasz syn. Oczywiście żyjemy bez żadnego związku małżeńskiego i w wieku 19,5 roku rodzę naszego syna Wiktora. I then when I was 19.5 year old, on this world came our son, Victor. Of course we were not in a marriage relationship, just together for this time. Iluzja o tym, że Arthur zabezpieczy moje życie i że ja się będę przy nim czuła bezpiecznie, pryska. Widzę, że jest bardzo niebezpiecznie, widzę, że jest strasznie i że w ogóle możemy tak naprawdę zginąć. Illusion about that, that Arthur will make me safe, that he will make safe our life, went out just like that. Że widzę, że jest bardzo niebezpieczny i że w ogóle boję się, że w ogóle możemy razem zginąć. And I am totally afraid that we can die together. Jego relacje są okropne. Ludzi, z którymi Arthur się relacjonuje, to byli ludzie z pierwszych stron gazet w Polsce. Żyliśmy w bardzo małym mieście i tak naprawdę policja w naszym mieście była skorumpowana. Ja nie miałam się do nikogo zwrócić o pomoc. The relation of Arthur with other people are really bad relations with the people from first pages of the newspaper, the criminals. Even the police in the city where we lived was so corrupted that I couldn't ask anyone for help. Na tamten czas jestem mało asertywnym człowiekiem i bardzo bojącym. Ale był taki moment, że ćpała Artur w domu i to mi przeszkadzało. For that time I wasn't assertive person that I could say no. Artur was really bad, he was using drugs at home also. I odważyłam się i powiedziałam do niego: chciałabym, żebyś tego nie robił w naszym domu. I on wtedy wziął broń, przystawił mi do głowy i strzelił. And then I found a bit of
courage inside of me to say to Arthur that I want him to stop doing that in our house. And after that, he took the gun, put it on my head, and he shot it. He pulled the trigger. Eu cheguei a ter uma coragem e falar para ele, para com isso, porque eu não quero isso mais. Ele pegou uma pistola, colocou para mim e tirou. O magazine é duplo, sim? There was no ammunition inside of the gun. Mas não tinha bala dentro da pistola. O dono do meu brado, morre e vervou o pistola. In our house, it was for that time his younger brother, Arthur, and he took the gun from Arthur directly after that. Naquele momento, depois, o irmão do meu esposo pegou a arma, tirou da mão dele. Ja już byłam bardzo utręczona życiem, za którym tak naprawdę miałam dosyć. I zawołałam kiedyś do tego Boga, nie wiedząc, że On w ogóle żyje, jest i że może mi odpowiedzieć. I was really struggled and tired from the life with Arthur. But after that, I decided that I called to the God which exists, and I asked him for help if he exists to help me. Então cheguei no momento da muito deprimida, estava cansado de lidar com aquela vida. Então eu orei a Deus para me inspirar dessa situação que eu estava. I to był jakiś kolejny niepowrót Artura na 3 dni i zadzwonił do mnie i jakieś miał do mnie pretensje. Ja mówię, niech będzie przeklęty dzień, w którym cię poznałem. I on do mnie powiedział, wracam i jesteś połamana. Then Artur was not in the house for 3 days, and after 3 days he called me, of course complaining about something, and I said to him, let the day when I met you totally cursed. Let this day be cursed. Então, meu esposo desapareceu por 6 dias. Depois ele me ligou e estava falando com ele. Ele disse que maldito dia que foi que eu te conheci. And then he said, I will break you. E ele me respondeu, eu vou te quebrar. E też w tym samym czasie wołam do Boga i mówię, jeśli jesteś, to zabij go albo go zmień. And again, in this time I said to God, God, if you exist, kill him or take him out of me. Então eu orei de novo e falei para Deus, Deus, se o Senhor existe, mata ele ou tira do meu caminho. I wydarzy się taka sytuacja, że z tej 3-dniowej podróży Artur już nie wraca i okazuje się, że jest aresztowany na jakieś krótkie 10 miesięcy, stary wyrok. And after that happened situation like that, that Arthur didn't came back, and he got arrested by the police, and he got he was gonna be put in the jail for 10 months, short time, 10 months, for something from before, from the past. Pisze do mnie list, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on mnie prosił o przebaczenie. After 4 months from this time, I got a letter from Arthur, and in the letter he wrote to me that he met Jesus, that all the sins of him are forgiven, and he asked also Agata for forgiveness. Absolutnie nie daje temu wiary. Dla mnie jest to kolejna rzecz, jakaś kolejna sytuacja, sposób na życie. Absolutely, I gave no faith in that what I read. I just thought that it's again a lying, some kind of game, just to find a way out from his situation. Postanawiam go odwiedzić w więzieniu z naszym synem. I kiedy spotykam Artura na sali widzeniowej, a odwiedzałam go w więzieniu nie raz,
i zawsze odwiedzałam jako więźnia. A teraz po raz pierwszy, kiedy wchodzę na widzenie i patrzę mu w twarz, to widzę zupełnie innego człowieka. And after that I decided to go with my son to the prison to see Arthur. And for the first time, like never before, because every time when I came before, I saw him like a prisoner in that place to do the meeting. But this time, for the first time, when I looked in his face, I saw a totally different person. Po raz pierwszy jest zainteresowany mną i naszym synem. Nie kartką, nie jakimiś informacjami do kolegów, tylko jest tak naprawdę zainteresowany nami. For the first time, like never before, he was interested about me and our son. Not like every time information for friends to do something to organize, but just interested about us. Ale absolutnie jest to dla mnie za mało, żeby uwierzyć w Artura zmianę. Lecz te 10 miesięcy bardzo szybko mija. But still, absolutely for me it's not enough to believe in the change of Artur. But the 10 months go really quick. I widzę, że do domu wraca nowa osoba, nowy człowiek. And then I see that to our house comes back a new person, a new man. Był zboczeńcem seksualnym. He was really broken in a sexual way. I systematycznie odwiedzającym agencję towarzyskie. And he was a person which was regularly going to the prostitutes. I nagle widzę, że mówi do mnie, że kocha tylko mnie i że w ogóle jestem kobietą jego życia i że przede wszystkim musimy wziąć ślub, bo to co robimy i to jak żyjemy to jest grzech. And then he says to me that he loves me, he loves only me, I am the greatest woman, and that we need to get married because that's what we do at this moment is a sin. Ja oczywiście mówię do niego, ty wariacie, tyle lat żyliśmy bez ślubu, a teraz raptem bierzemy ślub, ja w ogóle wiecie, nie wiem o co chodzi. And then I say, you crazy, we live so many years without being married, we do the things and now you ask me for that. Bierzemy ślub i Artur przez cały czas mi głosi Ewangelię. Mówi do mnie, że tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne i mówi, musisz narodzić się na nowo. And then we got married, and then Arthur said to me the scripture from the Bible that so much God loved the world that His only Son He gave for everyone who believed shall not die but get everlasting life. And then He says to me that I have to be born again. Ja na tamten czas nie rozumiem niczego i w ogóle nie wiem, co się dzieje w ogóle w moim życiu. Me, for that time, I had no understanding from anything and I didn't know what is happening in my life. Eu, naquela altura, eu não estava entendendo nada, não estava compreendendo como as coisas estavam indo. Mówi do mnie, jeśli nie narodzisz się na nowo, to pójdziesz do piekła. He said to me, if I will not born again, I will go to hell.
Ja mówię, ale ty w ogóle byłeś wariatem, mordercą, debilem, degeneratem. Tacy ludzie jak ty potrzebują zmiany, a ja? And I said, you was crazy, you was a murderer, you was totally broken with all the things which you heard about, and you say to me that I have to change anything. Você vai falar para mim que eu tenho que mudar, você que assassinou, você que fez muitos pecados, fez muita coisa, você está falando que eu vou para mim, certo? Eu tenho que mudar. Słowa Ewangelii absolutnie nie dotykały mojego życia, ponieważ ja byłam wewnątrz siebie bardzo sprawiedliwym człowiekiem. The words of the gospel didn't touch me for this time because deep inside I felt like a really righteous person. Ale wiecie, dzisiaj to rozumiem. Owce znają głos swojego pasterza i za innymi pójdą. But today I understand that the sheep they know the voice of the shepherd and they will not follow other shepherd but only own. Hoje já sei que a ovelha ela escuta com voz do seu pastor. Dziś rozumiem, że nie można nikogo wciągnąć do chrześcijaństwa. Trzeba się autentycznie na nowo nauczyć. Today I understand that you cannot put someone in the Christianity. That people just have to born again. Hoje em dia eu já entendo que você não tem que obrigar ninguém a cristianismo. Você tem que ser nascido de novo. Verdade. Uwaga na to, że przez wiele lat Artura życia w jak gdyby, tych przestępstwach. Ja też założyłam firmę i moja firma została wykorzystana do niezłych celów. During many lives of the criminal life of Arthur, I also opened one company somewhere on the way, and that company put me also in the trouble. Pewnego pięknego dnia przyjeżdża do nas o 6 rano, antyterrorystyczna i aresztują mnie i Artura. And one beautiful day, after the time to our house comes the anti-terrorists and they arrest me and Artur. I Artur zna Jezusa, a ja Jezusa nie znam. Ja się boję panicznie, a on się nie boi. Ja to widzę. And Artur knows Jesus, he's called. I don't know Jesus, I am full of panic, I am afraid. But Artur knows. Zostaje aresztowana pod zarzutem współudziału w zorganizowaniu grupy przestępczej. I got arrested and they sued me for cooperation if in organized criminal group. Eu fui presa por ter atividade criminosa. Na tamten czas dał mi Artur do ręki 10 zł i powiedział do mnie: nie bój się, wrócisz. And for that time Artur gave me just a 10 zloty, this is a Polish currency, money, and he said to me, don't worry, you will come back. I wiecie, znalazłam się w swoistym dole zagłady, o takim, o jakim mówi Biblia. Boże, wołam do Ciebie z domu zagłady. And then I found myself in the middle of nowhere, and also there's a scripture in the Bible that which says, God, I call you from the place of nowhere. Chama Deus quando você está
I kiedy jechałam z kuta kajdankami w radiowozie policyjnym, zawołałam wewnątrz siebie do tego Boga, o którym mi mówił Artur. Powiedziałam tak, jeśli żyjesz, bo tylko żywy mnie interesuje, ponieważ trup mi nie pomoże, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. And then when I was in the police car, coughed on my hands, from deep of deep inside of myself, I called to God, God, I want you now, I want you like a God which is alive. I'm not interested about the dead God, and help me and don't let me go to be in the prison. I po ludzku z perspektywy prawnej nie było to możliwe, ponieważ było na mnie takie obciążenie, że to się w głowie nie mieści. Ale kiedy weszłam do prokuratora, to prokurator był już po rozmowie z moim mężem i zastosował wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, a nie aresztu. And by the human way, or by the way of law, it was impossible to set me free. Because there were too many things against me, but when I went to the prosecutor, he was already after a conversation with Arthur, and they found a solution, in a overnatural way, that they will not close me, but they will just keep eye on me. I ja gdzieś w głębi swojego serca na tamten czas czuję, że to ten Bóg dla mnie to zrobił, ale dalej nie mam takiej potrzeby, aby oddać mu swoje życie. And then, deep inside of me, I feel that that would happen. It's work of God, but still I have no desire to give my life to Him. Ale wracam sobie do domu i wiecie, nie bardzo wiem, co mam z tym zrobić, to we mnie żyje. Została mi po Arturze Biblia i cały czas mi w ogóle dzwonią w głowie jego słowa, że on pokutował, że on przepraszał Boga za jakieś grzechy. Then I come back home, it's still working in me, all of that. And the only thing which left after Arthur was the Bible. And all the things which he said to me, Arthur, are ringing in my head. The things like that Arthur repent from the things that and so on. Ja jestem w takim głębokim przeświadczeniu, że ja i Jezus mamy ze sobą wiele wspólnego, dlatego że Jego zabili, a mnie chciałem zabić. And I had a feeling that I have a lot together with Jesus, because Jesus was killed and they wanted to kill me also. Ale zaczynam sobie czytać tą Biblię, która mi została po Arturze. Ja akurat otwieram na takie słowo, gdzie jest napisane, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I dzwonią mi w uszach jeszcze słowa Artura, że Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. And then I just read the Bible and I found the verse which says that if a person will look on another person with desire,
he's guilty. He's guilty directly with guilty, like he committed a sin. And then again, the words from Arthur about the repent are ringing in my head. And I also reminded the words from Arthur that he said that the Holy Spirit will make people sure about the sin. I przyszedł do mnie Bóg i przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I zobaczyłam, że na pułapie swojego serca popełniłam wszystkie możliwe grzechy. Że byłam złodziejem, że cudzołożyłam na pułapie swojego serca. Fizycznie wielu rzeczy nie popełniłam, dlatego że byłam życiowym tchórzem. And then came God to me and he made me realize about the sin, about the righteousness and about the judgment. And then I, in my heart, I realized that I committed all possible sins, maybe not physically, but in my heart, like desire someone and that kind of things, I committed all of them. Sama we własnym pokoju klęknęłam, zaprosiłam Jezusa do mojego serca i powiedziałam: chcę, żebyś stał się moim Panem i moim Zbawicielem. Oddaję Ci moje życie. I tak jak w świecie żyłam na 100%, tak teraz z Tobą będę żyła na 100%. And then in my room I fall on my knees and I invited Jesus to my life and I said to Jesus that I want him to be my Lord, to be my Savior, and like in the world I lived 100% of my life, then I said to Jesus that I want to live 100% with Jesus. Przez 3 lata i 3 miesiące nie dostawałam widzeń do Artura, dlatego że byłam świadkiem do sprawy. Z uwagi na matactwo nie mogliśmy się w ogóle widzieć. And 3 years and 3 months I couldn't see with Artur because I was the witness in the case because of the things which happened before. Three years and 3 months, Arthur was in prison, and Agata couldn't see with him. It was not allowed. Rodzę się na nowo i zakochuję się w Jezusie. I w tamtym czasie Arthur w więzieniu otwiera kościół. So I born again. I cannot see with Arthur, and for this time Arthur in the prison he created a church. He just made the church inside of the prison. He preached the gospel, people come to him. Mam dar celibatu, nie mam chcenia w ogóle uprawiania seksu, choć wiem, że mam męża, to tak naprawdę w ogóle, wiecie, spotkanie z Jezusem spowodowało w to, że Boża moc mnie tak wypełniła, że zalała całe moje życie i dla mnie nic
innego nie było ważne. Najważniejszy był Jezus. Z chwilą przyjęcia Jezusa odszedł z mojego życia mocarz, który tłamsił moje życie. I to był lęk. I was alone in my house, but I got a supernatural gift from God that I had no desire for my husband, no desire for sex. I felt so much in love with Jesus that Jesus was my only life. Oh, yes. And also after that, the biggest problem of my life, which was how do you say fear, went away because of the life I was going with Jesus. Sobrenatural e eu estava buscando o Senhor, que eu vivia com medo, até o sentimento de medo, ele foi embora. Foi uma coisa sobrenatural, eu estava realmente. Zaczynam żyć na maksa z Jezusem. Policja nam zadała wszystko, żyliśmy bardzo bogatym życiem w starym życiu, ale policja nam to wszystko zabrała. I ja zaczynam jeździć do kościoła dwa razy w tygodniu, 60 km z czteroletnim synem bez auta. I start to live without nothing because police took everything away from us. Because before we lived with a really rich life, but after all of that they took everything. And I start to go to the church two times in the week, 60 km from our house. With my few years old son, without the car. Eu vivi uma vida rica, então depois os policiais eles tiraram tudo de nós. Então eu já não tinha uma vida rica, então eu tinha que andar, eu ia para a igreja duas vezes por semana, eu tinha que andar 16 km. Juntamente com meu filho, não tínhamos também carro, não tínhamos. Aktem decyzji. Zrywam moje relacje ze światem i staję się żywą częścią Kościoła i podporządkowuję w 100% moje życie Królestwu Bożemu. With act of my decision, I break all the relation with this world. Zrywam relacje ze światem i podporządkowuję w 100% moje życie Królestwu. And I am full of obedience, I give my life totally for God. Bardzo utożsamiam się z tym, że ja chcę prezentować panowanie Jezusa. Ja autentycznie chcę, aby świat zobaczył, że Jezus jest moim Panem. Nie tylko moim Zbawicielem, ale że jest moim Panem. I totally identify myself with Kingdom of Heaven and I just want to let everyone know that Jesus is the King and also testify with my life that it's real. Te 3 lata i 3 miesiące szybciutko się kończą, bo jak się żyje z Bogiem, to trudny czas szybko się kończy. 3 years and 3 months, they go really quick because when you live with God, the times go very, very smooth, very nice. Artur wychodzi z więzienia i kiedy się widzimy, to tak jakby się spotkało dwoje nowych ludzi. Arthur comes out from the prison and when we see each other we have the meeting like meeting of two new persons. I oczywiście wiecie, pięknie to jest tylko w książce. And of course you know, beautiful it is only in the book, in the fairy tale. A w życiu z Bogiem jest żywo i prawdziwie. But in the life with God, is everything is alive and real. Mas vida com Deus tudo é real, é verdadeiro.
I w ogóle wiem, że kocham. And then I know that I love. And then I said to myself, I know that I love. Ale z uwagi na to, co uczynił mi Artur w świecie, muszę się zderzyć z tematem przebaczenia. But because of that, what Artur did to me in the past, I need to have a confrontation in my life with forgiveness. Chciał mnie zabić i zdradził mnie ze wszystkim, co mnie ucieka na żywo. He wanted to kill me, and he was cheating me with everything what cannot escape on the tree. Ele queria me matar. Ale przecież poznałam wielkiego Boga, poznałam Boga cudów, Jezusa, który wstał z martwych. But come on, I met a living God, Jesus Christ. Który? Wstał z martwych. Which was risen from the dead. I said then, come on, I know Jesus Christ, the one who has risen from the dead. I przychodzę z tym tematem do Boga, a nie do człowieka i mówię, chcę przebaczyć, ale jak? I wiecie, że Bóg mówi, i Bóg mówi prosto, i Bóg mówi tak, że jesteśmy w stanie Go zrozumieć. I powiedział do mnie, przebacz aktem decyzji, a ja uleczę twoje rany. And then I came to God and I said, I want to forgive, but I don't know how. But you know that the God speaks really simple, the most simple way to let you understand. And God said to me, do it with act of your decision. Forgive with your decision. Just like that. I zrozumiałam wtedy tą piękną zasadę, że będę miała tak, jak będę chciała. Że będę miała tak, jak będę decydowała. Zrozumiałam, że to ode mnie w tej chwili zależy, jak będę żyła. Nie zwalam odpowiedzialności na Boga, że jeśli chcę przebaczyć, tak, to Bóg mi w tym pomoże. And then I realized that I will have in my that simple rule that I will have in my life how I want. That I will not put everything on God, but God, I want to forgive, but I cannot do something, but in the way like I decide what I do, and if I will decide, I will just do it. Dziś jestem uleczonym człowiekiem. Z ran w stosunku do mojego męża, ale chcę Wam opowiadać dalej. I stajemy się z Arturem częścią kościoła, który jest dosyć religijnym kościołem. And today I'm really healthy person, totally healed from the wounds, from the pain which I had before. But I would like to continue my story. After that, me with Artur, we became a part of a really religious church. W świecie żyliśmy na maksa i z Bogiem chcemy na maksa. Chcemy ewangelizować, uzdrawiać, wskrzeszać i chcemy robić takie rzeczy jak Jezus i większe. Stajemy się ogromnym problemem. When we live in the world, we live 100%. So then we wanted to live 100% with Jesus. We said that we want to evangelize, we want to heal the sick, we want to raise the people from the dead like Jesus did. Amen.
naturze się budzi pasterskie serce i chce usługiwać ludziom, ale w tamtym kościele, w którym byliśmy, żeby usługiwać, trzeba skończyć tak zwaną szkołę teologiczną, na którą nie mieliśmy zgody. Inside of Arthur came a thing like heart of the shepherd. He wanted to be a shepherd to the people and to serve to the people, but to do that in the church we were part of. To do that you had to finish a theological school and many things which what is impossible for us. Z uwagi na to, że Polska jest religijnym krajem, niekoniecznie mamy się od kogo uczyć, więc wzrastamy na takich nauczaniach, takich usługujących jak Derek Prince, Kenneth Hagen. Because of that, the Poland is really religious country. There was not much materials to learn the real things. We were able to get the preachings from Derek Prince and Kenneth Hagen for this time. Naszym celem od samego początku jest przebudzenie. Chcemy przynieść przebudzenie do naszego kraju. Our destination, that what we wanted to do from the beginning, is to do awakeness, to bring awakening to our country. Modlimy się tą modlitwą. Boże, przyprowadzaj do naszego życia apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. Wyposaż nas. We pray all the time with that praying to God, that God bring to us the people like evangelists, the prophets, the apostles, the pastors. And give us the support. Nasze początkowe działania zaczynają się od tego, że we dwoje, za którym chodzimy po ulicach Warszawy i głosimy Ewangelię. We began like me and Arthur, we just went on the streets of city Warsaw and we preach the gospel, we evangelize the people. Dowiaduje się o nas telewizja. My telewizji nie szukamy. Telewizja znajduje nas i nagrywają z nami cykl filmów Byłem gangsterem. And all of a sudden TV, local TV, got information about us. We weren't looking for the TV. They found us. And after that we made the whole series of the interview, the document about the criminal life from before. Występujemy w większości programów w polskiej telewizji, gdzie centralnie, realnie mówimy o Jezusie, o Nowym Narodzeniu i o tym, że tu, na ziemi, należy pojednać się z Bogiem, bo inaczej się pójdzie do piekła. Then after that still we take part in a lot of TV programs where we say about how to born again. We testify about Jesus. Deus muito através da televisão. Aleluia. Amém.
dowiaduje się o nas Polska i zaczyna nas zapraszać większość polskich kościołów, żebyśmy przyjeżdżali i usługiwali. The whole Poland got started to know about us. Many Polish churches from the whole Poland, they are inviting us to come and give the preaching and speak to the people. Então, através disso, povo polonês conhecido nos conheceu. Então, as igrejas começaram a nos convidar para nós irmos lá pegar a palavra. Język, którym mówimy do ludzi, jest bardzo prosty i naturalny do zrozumienia. Obydwoje mamy wykształcenie podstawowe z Arturem i mówimy prostym językiem do ludzi. The language we spoke to the people was a simple, very simple language that everyone could understand us. And also our education is just a basic education of both of us. A linguagem que nós falávamos na igreja era bem simples. Assim, era um básico, porque assim fomos educados também. Não era aquelas palavras difíceis. Bem simples a linguagem. Arthur całkowicie wyzerował swoje życie. Kiedyś był gangsterem, zarabiał kupę pieniędzy, a teraz rozpoczął nowe życie i uczy się pracować. Idzie normalnie do pracy i ja się śmieję, że zamienia swoje BMW na różowy składek. Arthur totally erased the life from before and he learned again how to live. He go to work and I was laughing about him. Because I said that he changed his BMW car for a pink bicycle. Então, meu esposo, ele deixou a vida criminosa tudo para trás. Hoje ele trabalha, ele mudou seu BMW, seu carro, BMW, ele trocou por sua bicicleta. Przede wszystkim rozumiemy, że dzieje się to wszystko nie dzięki nam, ale dzięki mocy Jezusa. But for the first, we understood that it's all happening not thanks to us, but thanks to Jesus, the power of Jesus. Pela primeira vez, nós reconhecemos que tudo isso aconteceu através de Deus, não era para nós, mas era para Deus. Żyjemy tak, jak głosimy, bo nic innego nie działa. We live like we preach, because nothing else, other things, they doesn't work. Dla religijnych społeczności jesteśmy za bardzo kontrowersyjni, ponieważ obnażamy stany kościoła. For the religious churches, we are bad, really controversial. And they say that how do you say we are we are like we say something against them, something bad, like we do something bad, like insulting. Yes, please. Przez cały czas chcemy rzeczy większych i widzimy, że będziemy tworzyć własny ruch. And through all this time we just want bigger things and bigger and bigger, and we see also that for sure we will create own movement. Nie chcemy się łączyć z religijnymi nurtami. Nie chcemy, żeby system nas wciągnął. Bardzo się jak gdyby utożsamialiśmy z tym słowem, że mamy chodzić w Jezusie tak, jak Go poznaliśmy, a On nas wyswobodził. We didn't want to connect with religious churches. We lived following the word which Jesus said that to live like Jesus. Nós queremos viver como Jesus e seguir
przez drobne spotkanie okazuje się, że spotkamy się z człowiekiem, z którym się kiedyś znaliśmy, jedziemy do ośrodka dla bezdomnych, podczas naszej usługi nawraca się kierowniczka, nawraca się cały zespół kierowniczy i na terenie ośrodka dla bezdomnych zakładamy wspólnotę. And after that, all of a sudden, we met with a person which we know from a long time before, and we got the possibility to go to the house for the homeless people. We preach the gospel there. A lot of people give life to Jesus. Also the boss, all the leaders. And after that, in that house for homeless, we create a group, a kind of church. Jesteśmy wśród ludzi bezdomnych i doświadczamy tam znaków i cudów. Mieliśmy świadectwa uzdrowienia z AIDS, z gruźlicy kości, ale w tym samym czasie, wiecie, kiedy poznajemy Boga, to bynajmniej ja się tak pomodlam, Boże, chcę mieć wgląd w samą siebie. I w tamtym czasie Duch Święty mówi do Artura, że chcesz zajmować się większą ilością osób, ale sam boisz się mieć dalej własnych dzieci. And then we found ourselves in a place where we saw a lot of miracles, a lot of signs, miracles like people healed from AIDS, people healed from the bone sicknesses, but still Arthur wanted to have a bigger, take care about the bigger group of people, but I had a word to him that you want to take care about more people, but you are afraid to have your own child again. Inside of me more and more and more. Więc przychodzi do mnie Artur i oznajmia mi, że będziemy mieli dzieci i tak rodzi się nasza Sara, która ma dzisiaj 11 lat. A to było do Artura to słowo, że tak, ma się dzieci. Tak. And then came Artur to me, and he says that we will get a child, and after the time, on this world came our daughter, Sara. Ponieważ wiecie, prawda jest taka, że doprowadzimy ludzi tam, gdzie sami dojdziemy. Inne rzeczy to są, to religia i jakieś takie. And you know, the truth is that we will lead the people as far as we personally came. All other is just a religion. Na skutek różnych rzeczy w tym ośrodku powstają między nami a kierownikiem tego ośrodka różne nieścisłości i zostajemy wypędzeni z tego terenu. Śmiejemy się, że byliśmy pierwszymi pastorami w Polsce, którzy zostali wypędzeni z własnego kościoła. And,
because of the consequences of many things which have happened there. We had a lot of misunderstanding with the boss of that complex, of that place. And because of that, we were thrown away from this place. And we were laughing that we are the first pastors that that were thrown away from the home church. Dzisiaj prowadzimy drugi kościół, nazywa się Kościół Mocy, jest nas setka. Today we lead a second church, the name of this church is Church of Power, and there are 100 people. Mamy kilka kościołów, które z nami współpracują w Polsce. We have also a few churches in Poland which are cooperating with us. And one in Holland. Wierzymy w to, że jest siła, aby się rozwijać według swojego rodzaju. And we believe in that there is the power to grow according to the kind you are. Dążymy za tym do tego, aby 100% kościoła było w służbie. We go our destination do with Arthur is to make all the people in the church to serve, to be in the ministry. Mamy kilka grup ewangelizacyjnych, które systematycznie wychodzą na ulicę i ewangelizują, opowiadając o tym, o mocy Bożej, o miłości Bożej, o tym, że Bóg dalej uzdrawia, uwalnia i wskrzesza. We have few evangelization groups which are regularly going on the streets, they preach the gospel to the people, they evangelize and they speak to the people that the God is healing, the God is God deliver the people, make them free, and also rise from the dead. A pastor Pereira właśnie spotkał kościół holenderski na ulicy Wielkopolskiej. And pastor Marcus Pereira, he met this church from Holland. Exactly there on the street when they were doing that. Can I say about Kładziemy nacisk na intymną relację z Bogiem, na tak zwaną komorę, bo bez tego nic nie działa. We do the pressing on the intimate relation with God. It's called like the place when you are only with God, because the strong relation, because otherwise it doesn't work. Oczywiście wiecie, są prawa wojny i prawa walki i są też u nas w kościele ludzie, którzy absolutnie nie chcą być częścią przebudzenia i nic w tym złego. And of course there is a law of war and law of fight, and also in the church are the people who in our church who doesn't want to be a part of the awakening
and we cannot do anything about that. É claro que tem as lutas espirituais, né? E também tem, tem membros da nossa igreja que não quer participar dessas. Mocno rozumiemy usługę Kościoła, mocno rozumiemy usługę pięciu darów. Ja sama wolę być na polu walki, ale po polu walki lubię skłonić swoje ramię na boku duszpasterza potomnikowi. Rozumiemy prawo walki, że nie każdy jest częścią przebudzenia. Rozumiemy też dary w Kościele. That law of fight with God. We understand how all the gifts, all the five gifts from God, how they work. Ja sama wolę być na polu walki. Me personally, I prefer to be on the warfare. Ale kiedy z walki wracam, but when I come back from the fight, I like to fall on the arm of my Father of God. U boku duszpasterza, który mnie goni. And also on the side of the pastor, which give me a rest. Cada tem o seu ministério, e o meu ministério mais é orar as lutas espirituais. Wierzymy w to, że ludzie mogą mieć tak, jak pragną. Uczymy ludzi wiary prostej, uczymy ludzi odwagi i uczymy ludzi poświęconego życia. We learn the people that they can have like they desire. We learn the people to take all the things through the faith. Ja zostałam uzdrowiona z kilku chorób, między innymi z raka piersi przez wiarę. I was healed from many sicknesses, and one of them is the breast cancer, and I got healed from the breast cancer through the faith. Wierzymy w to, że namaszczenie nas chroni. Wierzymy w to, że wzięliśmy się za jedną z trudniejszych rzeczy, za przebudzenie Kościoła. We believe in that anointing takes care of us. Tak, namaszczenie nas chroni, że wzięliśmy się za jedną z trudniejszych rzeczy, za przebudzenie Kościoła. And we decided to take one of the most difficult things, the awakening of the church. And we decided to, once again, we believe that the anointing keep us safe, but we also decided to do one of the most difficult things, which is awakening from the church, to awake the church. W sposób fizyczny diabeł próbował nas zabić. Artur się trzy razy dusił. In a physical way, devil tried tried to kill us. In a physical way, Artur was many times, three times was like feeling like somebody wanted to choke him. Wracając kiedyś z usługi, miał wypadek samochodowy, ale wszyscy przeżyli łącznie z żywą świnką, która z nim jechała.
And one time they were on the way back from the ministry somewhere, and they had car accident. But all of them, they survived. Nobody died. Nobody was hurt. Even the guinea pig, the small animal, which was eaten. Mogę powiedzieć, że doświadczamy takich rzeczy jak Jezus, że wobec Niego mieli ludzie dwa uczucia. Kochali Go i Go nienawidzili. Takie same uczucia ludzie mają do nas. Są ci, którzy nas nienawidzą i ci, którzy nas kochają. We can say that we experience the same things with Jesus experience. It's like two things. The one that people love Jesus or hated Jesus. And we experience the same. There are the people who love us with all the heart, and there are the people who hate us. Zbudowaliśmy też w kościele od podstaw żywe uwielbienie. We also build it in the church, in our church from the base, living worship. Zawsze gdzieś miałam w sercu uwielbienie. Na samym początku, jak jeździliśmy za którym po Polsce, usługiwaliśmy, to tam, gdzie mogłam, czy to była ulica, czy to był kościół, czy to było więzienie, zawsze śpiewałam. I always had in my heart a worship. No matter where we were together with Arthur, if it was prison or church or any other place, I was always singing for them. Zaczęła się w moim sercu tworzyć wizja zespołu i modliłam się, Boże, dokładaj do mojego objawienia ludzi, utalentowanych muzyków i śpiewaków. And somewhere in my heart there was a coming thing, a vision of the group, of the band, of the people who are worshiping for God, and I was asking God to give to my revelation about that. The people who are talented, who can play on the instruments and so on. Eu pedi a Deus para me dar uma visão de colocar as pessoas que têm talentos para tocar em músicas. Nie jestem po żadnej szkole muzycznej, ale chcę wam powiedzieć, że 3 lata temu kupiliśmy perkusję do kościoła. Mieliśmy perkusistę, ale jeszcze nie był zdecydowany, czy chce grać. I na pewnej modlitwie wstawienniczej, to było dokładnie 4 maja 2016 roku. And one time we decided to buy that instrument, percussion. And after the time there was someone who wanted to play, but he was not totally decided that he wanted to play. And one day, kiedy zdecydowałeś? Nie, kupiliśmy perkusję i ja na modlitwie wstawienniczej usiadłam, postanowiłam, żeby wypukał jakiś projekt. And on one prayer service I decided that I will sit on the back of the percussion and I will try to do some rhythm, to play something. I teve dia no culto, eu senti de foi tocado para me sentar atrás da bateria para ver, para tocar um pouquinho. Na początku uderzałam tylko nogą w centralę i jedną ręką. On the beginning I was just hitting the big one with my foot and with hands the other one. E sim, assim da informação, eu comecei a tocar, assim, tem espécie de não ter escola, não tem nada. Eu comecei a tocar a bateria. I na tej modlitwie było takie namaszczenie, że mi z rąk kapał olej. And on the prayer service was so big anointing. That from my hands was going oil, holy oil.
And people had a golden powder on their hands. People had a golden powder on their hands. Przyjęcie do Boga, bym jeszcze dużo, dużo, dużo opowiadać, ale na koniec powiem wam jeszcze kilka słów. My friends, I could just go on with stories, but to end everything, I will just say a few words. Pamiętajcie o tym, kogo poznaliście, że poznaliście żywego Jezusa, że zostaliście wypełnieni Duchem Świętym i zostaliście przeznaczeni do panowania. And remember who you met, that you met Jesus Christ, that you are fulfilled with the Holy Spirit, and you are just prepared. Przygotowani do panowania. You are prepared to give the leadership. That you are prepared. The last part. That you met Jesus. That you are fulfilled with the Holy Spirit. And you are prepared to lead the king's life. My jako Kościół systematycznie bierzemy autorytet w modlitwie nad lękiem, nad stagnacją i idziemy naprawdę jak burza i występujemy w Polsce przeciwko wszelkiej religii i przeciwko wszelkiemu systemowi. Wiecie, będziecie mieli tak, jak będziecie chcieli i jak będziecie wierzyli, a Bóg jest z wami. Amen. Powiedzmy jako Kościół. We like the church. We systematycznie występujemy. Regularly, we go against the other religion and all the system in Poland. Przeciwko wszelkiemu lękowi, systemowi. Against the fear also. Na Polanie vamos contra o medo, vamos contra a religiosidade. I że wierzymy głęboko w to, że Bóg działa dzisiaj przez Kościół. That God works today through the church. And that you will have everything like you desire and believe. E tudo você recebe.